Ich stehe hier am Sekretär im gelben Wohnzimmer der Königswohnung im Breslauer Stadtschloss. Hier hat König Friedrich Wilhelm III. Den Aufruf an mein Volk, an mein Kriegsheer unterschrieben und auch das Eiserne Kreuz, das wir hier ausliegend sehen, verordnet. Ein historischer Ort. Und er ist wiederhergestellt dank der Initiative und der mutigen Tätigkeit von Maciej Wagiewski, dem Direktor dieses Museums. Seit 1990 hat er sich beharrlich für eine neue Sicht der schlesischen Geschichte eingesetzt. Wir haben mit ihm gesprochen und er hat uns berichtet, wie es um die Wahrnehmung der napoleonischen Zeit im heutigen polnischen Wrocław steht. Hören wir ihm nun folgend zu. Wystawa pokazuje syntezę tysiącletnich dziejów Wrocławia, ale jest tak pomyślana, żeby pałac pochodzący z wieku XVIII wpleść w tą historię jako rezydencję królewską, ponieważ pod koniec XVIII wieku stał on się reprezentacyjną rezydencją należącą do zespołu pałacu i ogrodów Berlina we Wrocławiu. Stąd też każdy monarcha pruski, odwiedzając Wrocław, zatrzymywał się w nim. Stąd też w tej lekcji historii o dziejach miasta nie mogło też zabraknąć fragmentu zrekonstruowanego, fragmentu, który dotyczy reprezentacyjnych apartamentów, tych na pierwszym piętrze, piano nobile, które odegrały ważną rolę w dziejach miasta i w dziejach w ogóle Europy. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, należy chyba do najbardziej znanych pomieszczeń, całkowicie zrekonstruowanych. Jest to żółty pokój, w którym na początku 1813 roku rezydował król Fryderyk Wilhelm III, który opuścił Berlin w obawie przed aresztowaniem przez wojska i detronizacją przez wojska francuskie i przeniósł się za namową swoich doradców do Wrocławia i stąd kierował wojną przeciwko Napoleonowi, wydając odezwy, między innymi siedząc przy podobnej sekreterze w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu znajdują się autentyczne pamiątki z epoki, między innymi portret pokazujący króla Fryderyka Wilhelma III w mundurze gwardii, a dokładnie pułku kirasjerów. Widzimy też na jego uniformie odznaczenie Żelazny Krzyż, które zostało w tymże pomieszczeniu 10 marca, dokładnie 2 lata po śmierci jego małżonki Luizy, ustanowione. Projekt wykonał wybitny berliński architekt Fryderyk Schinkel, natomiast pierwsze egzemplarze tego odznaczenia zostały odlane w gliwickich odlewniach na Górnym Śląsku. Pomieszczenia te zostały zaprojektowane wcześniej na życzenie króla i obite tkaninami, każde w innym kolorze. To w kolorze żółtym, sąsiadujące z nim w kolorze niebieskim. Stąd pokój audiencyjny nazywany był też często salonem Blichera, ponieważ on odwiedzał dosyć często króla. Rzeczywiście, w latach Republiki Weimarskiej, kiedy upadła monarchia, cesarz abdykował, a władze miejskie rozpoczęły starania o przejęcie zamku z rąk administratorów berlińskich z zamiarem założenia tutaj pomieszczeń muzealnych. I zamek królewski, który powstawał w różnych etapach z tą częścią barokową, został w roku 26 zamieniony na muzeum miejskie.
We wnętrzach, w których się znajdujemy, oczywiście utrzymano ten dawny wystrój w oparciu o meble i wyposażenie, często wypożyczone ze zbiorów berlińskich, ale nawiązywano do tych reprezentacyjnych wnętrz zarówno fryderycjańskich, jak i potem kolejnych królów z dynastii Hohenzollernów. My w ostatnimi laty żeśmy podobnie uczynili, posługując się oczywiście świetną dokumentacją fotograficzną i na podstawie niej dobrali zarówno klasycyzujące czy biedermajerowskie meble, jak też eksponaty pochodzące z epoki. Pozwoliliśmy zwiedzającemu wkroczyć z czasów habsburskich, w czasy pruskie, w autentyczne wnętrza. We wnętrza wprawdzie zrekonstruowane, wyposażone w doskonałe urządzenia techniczne, klimatyzację, właściwe oświetlenie, temperaturę, dozorowane całodobowo, a jednocześnie nawiązujące do dawnego wystroju Królewskiego Pałacu we Wrocławiu. No, z założenia przy budowaniu tej wielkiej, monumentalnej wystawy traktującej o kompletnych dziejach miasta przyjęliśmy, że nie może zabraknąć przecież pruskich czasów, tych tak skrupulatnie pomijanych do przełomu politycznego, czyli do roku gdzieś 1990, kiedy celowo wymazywano jak gdyby ten fragment historii. Tutaj szczególnie interesowała nas pewnego rodzaju opcja, bo rekonstruować te wnętrza można było, natomiast w kontekście tych wnętrz należało opowiedzieć o czasach napoleońskich, o wojnie Napoleona. Polacy wybrali za partnera Napoleona i polska racja stanu i polska jak gdyby nadzieja związana była pierw z Napoleonem, a potem z jego marszem na wschód. Stąd też blisko 100 tysięcy Polaków walczyło u boku Napoleona przeciwko początkowo armii austriackiej, a potem wspólnie z Austriakami, Saksończykami i Francuzami przeciwko koalicji rosyjsko-prusko-angielskiej w końcu. No więc pokazanie tego ma też ogromne znaczenie, żeby zrozumieć jak gdyby naszą rolę. My u boku wybitnych dowódców jak książę Józef Poniatowski czy Henryk Dąbrowski znajdowaliśmy się po drugiej stronie jak gdyby tej barykady, kiedy Europa jednoczyła się przeciwko Napoleonowi, my z nadziejami na autonomię, niezależność, nie tylko Księstwo Warszawskie, liczyliśmy na sukces Napoleona. Stąd też w tych pomieszczeniach bardzo neutralnie pokazujemy to wszystko, co mogłoby dotyczyć kampanii napoleońskiej, czyli ten to znaczące miejsce, które znalazło się w pałacu dla państwa pruskiego i pruskiej racji stanu, trochę inaczej wyglądało z perspektywy czy z opcji Polaków. Polacy jednak z wielką nadzieją spoglądali na sukcesy napoleońskie. No, przede wszystkim takim istotnym eksponatem związanym bezpośrednio z miejscem, w którym się znajdujemy, jest blicherówka, czyli szabla nazywana od nazwiska tego wybitnego wojskowego dowódcy. Podobna znajduje się w gablocie, natomiast formacje, którymi on dowodził, posługiwały się taką charakterystyczną szablą bojową. Dla porównania pokazuje tutaj pałasz francuski, którym w tym czasie walczyli Francuzi. Jest to broń francuska, czyli broń biała
armii napoleońskiej i szabla jednostek kawaleryjskich Blüchera. Temu towarzyszy pistolet francuski, skałkowy pistolet, który również powszechnie był używany w obu armiach. Dzisiaj wiadomo, że kojarzy się on wyraźnie z początkiem XIX wieku. Podobny pistolet wrocławskich kirasjerów, a właściwie rewolwer, znajduje się w gablocie, która prezentuje pamiątki po tym pułku śląskich kirasjerów z Wrocławia. Ponieważ polska racja stanu, jak wspominałem, była związana z wielką armią cesarstwa i zresztą w ogóle cała Europa spoglądała na rewolucyjne osiągnięcie Napoleona początkowo pozytywnie. Była to walka z burżuazją i właściwie cały ten system nowego państwa opartego o nową konstytucję, o nowe prawo był szalenie postępowy. Można było powiedzieć, że Prusy w owym czasie były, czy Rosja już carska, daleko w tyle. Ale potem ogromne apetyty cesarza Francuzów doprowadziły do tego, że on powszechnie nazywany był tyranem Europy. Polacy otrzymali szereg obietnic utworzenia samodzielnego, niezależnego państwa w oparciu o własny Sejm, o własną konstytucję, którą utracili poprzez rozbiory. W związku z tym wystąpili przeciwko polskim zaborcom, czyli przeciwko Prusom i Rosji w pierwszej kolejności, wcześniej przeciwko Austrii, bo te sukcesy z 1809 roku księcia Józefa Poniatowskiego związane były z walką przeciwko armii austriackiej. I one jak gdyby napawały nadzieją, że niebawem za sprawą sukcesu wielkiej armii francuskiej Polska uzyska coś więcej niż wyłącznie księstwo warszawskie. Ale ponieważ brało tak wiele rodzin w tym udział i tak wielu Polaków uczestniczyło w tym u boku armii francuskiej, w związku z tym ta legenda i ten mit Napoleona przez lata powielany doprowadził do tego, że sympatia w Polsce jest ciągle większa dla wojsk napoleońskich niż dla koalicji, wielkiej koalicji antynapoleońskiej. Dzisiaj oczywiście szereg historyków wypowiada się krytycznie i to już od dawna mówiono o tej takiej nieszczęśliwej i bohaterskiej służbie polskich żołnierzy, polskiego 8. Korpusu z księciem Józefem Poniatowskim na czele u boku Napoleona do końca, ponieważ byli oni obecni aż do abdykacji Napoleona. No, przede wszystkim łącznie z tą wystawą zmienił się też punkt widzenia, dlatego że otrzymaliśmy pełną historię, pełną wiedzę o dziejach miasta. Tak się szczęśliwie złożyło, że ten fragment Zamku Królewskiego zachował się do dnia dzisiejszego i można było, odbudowany po wojnie oczywiście, przez lata służył jako muzeum archeologiczne, a teraz można było go udostępnić łącznie z tymi kilkoma apartamentami, gdzie rozegrała się ta historia. Właściwie można sobie wyobrazić, że ten teatr działań wrocławskich rozgrywał się w tej samej scenerii, w tych samych dekoracjach, jeżeli o tych przedmiotach tak powiemy. O tyle to jest szalenie ciekawe, ponieważ jest to fragment jakiejś naszej współczesnej tożsamości miejscowej i wiele młodych ludzi interesuje się tak samo przeszłością Wrocławia habsburską, jak pruską,
jak z czasów okupacji rosyjskiej i z czasów okupacji francuskiej. Te skomplikowane dzieje Wrocławia po raz pierwszy właściwie w historii zostały pokazane kompletnie.